Witam, witam. Kurczę ci slalom między pędzącymi samochodami, to ci wyszło nieźle. Oj, proszę. Czy ludzie nie czytają artykułu, że myślą, że to jeszcze nie zostało zrobione? Jeszcze ludzie czytają tytuł i podpis pod zdjęcie. Aha, zazwyczaj. Właśnie. I wtedy piszą komentarz, a potem czytają tekst. Cześć, dobry. Gdzie moja torba? Nie wiem, już pewnie wyszła. Wojciech, skąd jesteście i co wygrałyście? Zwycięstwa, wygrałyśmy, dostaliśmy pierwsze miejsce. W czym? We Włoszech. No we Włoszech, ale w czym? No. Zatańczyliśmy hip-hop do lat 12. Wygraliśmy pierwsze miejsce. Na czym? Na europejskim festiwalu. Europejskim Magia festiwalu. Italiana. Czego? Tańca. Tańca. O, dziękuję bardzo. Co? Dziewczyny, blask fresh. Co się ich pytałeś? Czego się ich pytałem? Co wygrały? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? No nie, dlaczego już nie zapytałem jeszcze? Przesada była. 5 razy W. Wykłady dotyczące różnych dziedzin nauki będą się cieszyły zainteresowaniem młodzieży, młodszej młodzieży oraz rodziców, ponieważ unikalna formuła, którą proponowaliśmy, była taka, iż są to zajęcia, w których biorą udział całe rodziny, a więc rodzice razem z dziećmi. Odbywały się między innymi bardzo ciekawy wykład pana profesora Skóry na temat morświnów w Bałtyku. Były wykłady dotyczące ekosystemu klifu nadmorskiego. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Około 200 uczestników brało udział w każdym z tych zajęć. Stąd decyzja, aby od tego roku
szkolnego czy akademickiego rozpocząć już oficjalne działanie Akademii Eksperymentu. Będą to odbywające się co miesiąc wykłady, w których będą właśnie brali udział rodzice z dziećmi, czy też dzieci z rodzicami, poświęcone różnym dziedzinom nauki. Pierwsze zajęcia odbędą się 9 października, więc tak jak już wspominałem, nowy rok akademicki. Będzie to wykład Po co nam liczby i liczenie. Są to wykłady dostosowane do wieku uczestników, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, a więc jest to nauka wykładana przez fachowców, przez naukowców, ale jednocześnie dostosowana do poziomu dzieci wczesnoszkolnych z elementami praktycznymi. Chcemy tworzyć w ten sposób wokół Centrum Nauki Eksperyment kolejne środowisko młodych ludzi, którzy będą tam przychodzili nie tylko oglądać ekspozycję Centrum Nauki Eksperyment, ale będą również uczestniczyli w tego typu zajęciach. Chcieliśmy wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprosić. Gdyńskie Centrum Innowacji już prowadzi zapisy. Będą to zajęcia symbolicznie, ale jednak odpłatne. Koszt semestru wynosi 40 zł. To jest koszt już dla dziecka z rodzicem. Chodzi o to też, by osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, no, miały poczucie, że jest to jakaś wartość. Doświadczenie pokazuje, że różnego rodzaju bezpłatne zajęcia paradoksalnie cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ponieważ wiele osób uznaje, że jeżeli coś jest bezpłatne, to jest bezwartościowe. Tutaj możemy zapewnić, będą to naprawdę wybitni dydaktycy, a jednocześnie naukowcy, którzy potrafią w sposób ciekawy, interesujący przekazać wiedzę i zainteresować młodych odkrywców tematami. Ale to nie będą. Nie, to nie będą właśnie suche wykłady, są to wykłady wymieszane ze swego rodzaju prezentacjami. Oczywiście formuła dużej grupy, bo w sali mamy prawie 200 miejsc, powoduje, że nie będzie to tak interaktywne jak warsztaty, które są robione w eksperymencie dla malutkich grup. Niemniej jednak mogę z czystym sumieniem zapewnić, jako uczestnik tych, które się odbywały w zeszłym roku, że na pewno nie będzie to nudne. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję i serdecznie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz do tematów dotyczących Dnia Bez Samochodów. W tym roku w Gdyni wyjątkowo dużo będzie inicjatyw, które mają skłaniać nas wszystkich do wyboru komunikacji publicznej zamiast samochodu. Ja poprosiłam najpierw Panią Wandę Strzyżewską. To jest akurat temat, a właściwie zaraz powiem za sprawę. Proszę bardzo. Wanda Strzelska, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. W tym roku, od 18 września 2010 roku, został ustanowiony pierwszym europejskim dniem trolejbusowym. W tym dniu od godziny 9 do godziny 13 będzie obsługiwany linia 67, przepraszam, historycznym trolejbusem marki Zaure. Od godziny 14 do godziny 18 trolejbus ten będzie eksponowany w Parku Europy przy Skwerze Kościuszki, gdzie będzie można zwiedzać i oglądać ten trolejbus. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że w linii obsługiwanej trolejbusem Zaurerem numer 67 będą rozdawane certyfikaty przejazdu w pierwszym dniu trolejbusowym, właśnie tym historycznym trolejbusem. To wszystko. Jak jeszcze mówię, chciałabym korzystać z tego środka. Myśmy projekt trolej, który ma za zadanie promocję trolejbusów jako najbardziej ekologicznego transportu środka miejskiego. Tu prowadzimy instruktaż, informacje, że właśnie elektryczny transport jest najbardziej ekologiczny, a zastosowane rozwiązania w Gdyni, gdzie w trolejbusie, tym najbardziej nowoczesnym, jest dodatkowo zamontowany
możliwość akumulatorów, które umożliwiają przejazd bez podłożenia do pieszych, dają możliwość takiego jeszcze bardziej mobilnego środka transportu w mieście. Mamy jeszcze inny wątki. Co przedstawiasz? Radna Szczyrzyńska będzie uczestniczyć w zamieszaniu. Poprosimy pana Rafała Smirnowa, zarządza komunikacji miejskiej. To jest kontynuacja tego tematu dnia bez samochodu. Nowy projekt. Mamo, tato, wybieram ekotransport. Bardzo proszę, Jarosza. Prosimy tutaj o może do kolegów, którzy mają mikrofony. Aha, proszę. Już mogę, tak? Proszę Państwa, Rafał Smirnow, zarząd komunikacji miejskiej w Mieli. Proszę Państwa, może to nie tyle kontynuacja kwestii dnia bez samochodu, ale raczej rozszerzenie.